Radio Maria, katolicki głos w Twoim domu. Drodzy Państwo, z Chorzelowa transmitowaliśmy uroczystość koronacji obrazu Matki Bożej Chorzelowskiej, Królowej Rodzin. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił metropolita katowicki, ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc. Bardzo serdecznie dziękujemy rodzinie Radia Maria za wspólną modlitwę. Jest 13:35. Zapraszam na aktualności dnia. Obudź się, Boskowa, niech opadnie chwała Twa. Powstań z chorem, Bosko, daj nam sprawiedliwość, bo w ojczyznach honor, wiara, w sercach naszych na sztandara. Powstańcie z Bosy, Chłopka, Syna. Obudź się, Boskowa, niech opadnie chwała. Powstań z kolan, Bosko, daj nam sprawiedliwość, bo ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych na sztandara. Powstańcie z Bosy, Chłopka wzywa. Radio Maria, pana doktora Krzysztofa Kawęckiego, wiceprezesa Prawicy Rzeczypospolitej. Witamy, szczęść Boże, panie doktorze. Szczęść Boże, witam serdecznie. Panie doktorze, wczoraj spotkanie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z prezesem Prawa i Sprawiedliwości panem Jarosławem Kaczyńskim, bardzo szeroko komentowane, obserwowane przez media, przez różnych obserwatorów, komentowane przede wszystkim pod kątem tematów. Bardzo lakoniczne, krótkie komunikaty, które pojawiły się po tym spotkaniu, jakoś nas chyba najbardziej odwołują do reformy sądownictwa, która jesienią ma być no niejako ponownie procedowane. Ja chciałem zapytać się na porządku pana doktora o swoje refleksje, o swoje odczucia czy pomysły, o czym ta rozmowa mogła być i w jaki sposób mogła przebiegać, bo tam też próbowano trochę wróżyć z fusów, mówiąc, że pan prezes wyszedł uśmiechnięty, zadowolony i tak dalej, więc jak to mogło wyglądać i jakie tematy mogły być podejmowane i czy taki tryb spotykania się, ustalania, rozmawiania o sprawach polskich, to jest coś normalnego, czy tak jak niektóre media mówią, czy to jest no, nie na miejscu? Ja myślę, że bardzo dobrze, że doszło do tego spotkania pana prezydenta z prezesem Prawa i Sprawiedliwości, dlatego, że no, można powiedzieć, że w takim ostatnim okresie być może było zbyt dużo emocji, może nawet niepotrzebnych, emocjonalnych wypowiedzi niektórych polityków, przede wszystkim myślę tutaj o politykach Prawa i Sprawiedliwości, i po prostu, które tak naprawdę no, nie służyły jak gdyby rozwiązaniu pewnego, może nie kryzysu w relacjach między Pałacem Prezydenckim a większością parlamentarną, ale no, po prostu nie służyły poprawie tej atmosfery. Więc bardzo dobrze do tego spotkania doszło. Myślę, że tutaj te kwestie komunikacyjne zostaną naprawione. Jest to bardzo ważne. Po zawetowaniu dwóch ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że przygotuje projekty nowych ustaw w ciągu 2 miesięcy i to się stało, co jest pierwszą, wydaje mi się, dobrą wiadomością. Projekt ten ma zostać w najbliższych dniach zaprezentowany. Kancelaria Prezydenta podkreślała zawsze, że przygotowane projekty ustaw mają na celu głęboką zmianę systemu sprawiedliwości. Jak wynika z tych przekazów Kancelarii Prezydenta, prezydent w rozmowie z prezesem PiS Jarosławem
Kaczyńskim zapewnił, że obie ustawy będą zgodne z konstytucją, nie będą zawierały poprzednich błędów, które wskazał w swych wetach. Także wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości mówią o dobrej, rzeczowej rozmowie pana prezydenta i prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Teraz nastąpi kolejny etap realizacji zmian w sądownictwie poprzez właśnie w postaci właśnie spotkań prezydenta z przedstawicielami prezydiów klubów parlamentarnych. Te spotkania będą odbywały się osobno z poszczególnymi kierownictwami klubów parlamentarnych. No i wreszcie na końcu czeka proces legislacyjny w parlamencie, który mam nadzieję przebiegnie sprawnie. Czy tak rzeczywiście będzie, zadecydują o tym najbliższe dni i wspomniane konsultacje prezydenta z klubami. No tak, strasznie jestem ciekawa, gdzie te wiadomości są zostawione i kto to będzie czytał i na której karcie. Bardzo dobrze do niego doszło. Myślę, że tematem tego spotkania było właśnie ulepszenie tych właśnie dróg, że tak powiem, komunikacyjnych między klubem parlamentarnym, między Prawem i Sprawiedliwością, a właśnie kancelarią prezydenta. No i oczywiście na pewno kwestie sądownictwa były przedmiotem tej rozmowy. No, czas pokaże, jak to będzie wyglądało, ale ja jestem optymistą. Myślę, że po prostu i te konsultacje, i ten proces legislacyjny, i wsparcie przede wszystkim oczywiście Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość dla tych projektów dwóch ustaw przygotowanych przez Kancelarię Prezydenta, ale także mam nadzieję taką, że również ze strony części przynajmniej opozycji, może części polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego, te ustawy zostaną wprowadzone i one będą jak gdyby na jeszcze bardziej, że tak powiem, umocowane poprzez właśnie ten może bardziej taki mniej emocjonalny, że tak powiem, sposób procedowania, mniej emocjonalny proces legislacyjny. Panie doktorze, ale patrząc na tych, którzy no, mieli nadzieję, że te dwa weta prezydenta przyczynią się do jakiegoś rozłamu wśród obozu rządzącego, patrząc na ich nadzieję, że projekt konstytucji, projekt zmian w ustawach o KRS i Sądzie Najwyższym, który przedstawi pan prezydent, będzie takim ukłonem w stronę tych, którzy są przeciwko tym zmianom i tak dalej. Jak pan doktor ocenia te rozmowy, które miały miejsce, te, które będą też w przyszłym tygodniu i szanse na to, że no, te środowiska, które wyszły na ulicę, bardziej czy mniej mobilizowane do tego z zewnątrz, że te środowiska będą również w stanie zaakceptować te zmiany, które przecież muszą nastąpić? Po pierwsze, proszę ojca, wydaje mi się, że tutaj zwycięzcą, mam taką głęboką nadzieję, będzie po prostu Polska, czy też państwo polskie. Już nawet nie prezydent, czy Prawo i Sprawiedliwość, ale po prostu dobre rozwiązanie, które ma przecież służyć Polakom, obywatelom naszego państwa. Natomiast największym przegranym w tym momencie jest absolutnie opozycja. Dlatego, że opozycja nawet nie potrafiła w jakiś sposób merytoryczny, konstruktywny włączyć się do tej dyskusji, nawet przedstawić jakieś alternatywne rozwiązania. Natomiast działania opozycji oczywiście sprowadzały się do skrajnej kontestacji, która była wyrażana na ulicy, która przekraczała często nie tylko dobre obyczaje, ale również zasady prawa. I nadal opozycja w tym scenariuszu tkwi. Myślę, że bardzo zawiedzeni są, to zresztą były wypowiedzi niektórych liderów, na przykład Nowoczesnej, że w trakcie właśnie tych przygotowywanych przez Kancelarię Prezydenta ustaw nie byli oni, nie byli konsultowani, jeśli chodzi o pewne szczegółowe rozwiązania. Ale przecież trzeba pamiętać, że prezydent Rzeczypospolitej ma inicjatywę ustawodawczą i to prezydent wziął na siebie odpowiedzialność za przygotowanie
po zawetowaniu w lipcu tych dwóch ustaw za przygotowanie nowych projektów. Z tego się wywiązał, jeśli chodzi o czas, co, jak mówię, jest dobrą informacją, a teraz jest dopiero czas na konsultacje. No, wydaje się, że te rozmowy mają być w najbliższą środę, w środę z klubami parlamentarnymi i z tych informacji, które do nas docierają, wynika, że przedstawiciele wszystkie kluby parlamentarne mają brać udział w tych dyskusjach. No, zresztą opozycja nie ma chyba innego wyjścia. Bojkotowanie spotkania prezydentem było zupełnie niezrozumiałe. Także po prostu nie mam jednak tych złudzeń, że oczywiście opozycja, która ma, nam nie wykazuje dobrej woli, że zaakceptuje te rozwiązania. Myślę, że ta opozycja totalna będzie dalej chyba brnęła w tym swoim, no, skutnym dla niej przede wszystkim scenariuszu. Mam nadzieję, że być może część, albo może całość klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego zachowa się w sposób bardziej odpowiedzialny i pragmatyczny. I tutaj też może będzie wsparcie dla tych rozwiązań. Natomiast jeśli chodzi o tych ludzi, którzy protestowali na ulicach, no to myślę, że oczywiście była tam część osób, które po prostu zawsze wyrażają swoje, ich stanowisko jest po prostu stanowiskiem nie merytorycznym, tylko po prostu politycznym, tak zwanym działaniem antypisowskim. Natomiast zapewne było też tak, że wiele osób, które tam się pojawiło, po prostu zostało, no niestety, zmanipulowanych, czy uległo tej manipulacji. I mam nadzieję, że ta nowa sytuacja, te merytoryczne rozmowy, a więc trochę inny, lepszy w moim przekonaniu jednak tryb procedowania, nie taki pospieszny, po prostu spowoduje, że te emocje po prostu wygasną i to pole dla opozycji, ten obszar tej takiej właśnie niekonstruktywnej, właśnie niekonstruktywnych działań po prostu się zawężyło. Zawęziło. Tak jeszcze na koniec, bo pan doktor wspomniał o opozycji i o ich działaniach, praktycznie tylko takich polegających na wzbudzeniu pewnych emocji, bo do dzisiaj no, nie usłyszeliśmy o konkretnej propozycji z ich strony, jak te zmiany miałyby wyglądać. Wręcz przeciwnie, powstały inicjatywy, by było tak, jak było, parafrazując jednego z polityków, tak trzeba go nazwać. Więc no, czy działanie opozycji dzisiaj i też zapowiadane, że dzisiaj Kongres Kobiet, też rząd obalą kobiety, takie buńczuczne zapowiedzi, czy to jest działanie dla dobra Polski, czy to jest działanie po to, by obalić władzę, albo mówiąc delikatniej, by tę władzę przejąć, czy to wcześniej, czy w następnych wyborach? Oczywiście chodzi o ten drugi scenariusz, o jakiś taki scenariusz doprowadzenia właśnie do obalenia rządu, do puczu, który był przecież przygotowywany przez opozycję, ale strategia opozycji tak naprawdę opierała się na negacji tylko, to znaczy mówienie o tym, że rzekomo w Polsce zagrożona jest demokracja, praworządność, prawa obywatelskie, a zatem ta narracja opozycji skierowana była na zewnątrz, do właśnie Unii Europejskiej, do Komisji Europejskiej przede wszystkim. I chyba działania i nadzieje opozycji sprowadzały się do tego, że właśnie działania, presja ze strony Unii Europejskiej doprowadzi do jakiegoś przesilenia politycznego, korzystnego dla opozycji. No i tutaj jeśli chodzi o tę sytuację, to niestety temu dialogowi, o którym mówiliśmy, który ma na celu polepszenie, czy reformę w ogóle, reformę systemu wymiaru sprawiedliwości, nie służy zachowanie Komisji Europejskiej. Presja wywierana w tej kwestii przez Komisję Europejską na Polskę godzi też w suwerenne kompetencje państwa polskiego, a w tej presji uczestniczył również właśnie opozycja. W tej chwili konkretnie te działania Komisji Europejskiej
tym konkretnym czasie po prostu godzą w konstytucyjne uprawnienia prezydenta Rzeczpospolitej, który ma prawo inicjatywy ustawodawczej, ale jak również proces legislacyjny przyjęty w polskim prawie. 25 września na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej w punkcie tak zwanym wolnym wnioskiem, a zatem już na końcu punkcie, że tak powiem, niezbyt istotnym, ale jednak będzie wystąpienie przewodniczącego Komisji Europejskiej Franza Timmermansa na temat właśnie tak zwanej procedury praworządności w Polsce, to jest reformy systemu wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju. I wydaje się, że te działania szkodliwe dla Polski, dlatego właśnie dla tej reformy systemu wymiaru sprawiedliwości ze strony Unii Europejskiej mogą być zupełnie nieskuteczne, gdyby wszystkie siły polityczne w Polsce zachowały po prostu jednolitą postawę, że kwestia reformy wymiaru sprawiedliwości to jest wyłącznie kompetencja państwa polskiego. Niestety myślę, że trudno oczekiwać refleksji ze strony tej totalnej opozycji i jej działania chyba nadal będą po prostu zsynchronizowane z działaniami Komisji Europejskiej wymierzonych w Polsce. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za rozmowę i pozdrawiam. Panem Bogiem, z Panem Bogiem, pan dr Krzysztof Kałęcki, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej, był gościem audycji Aktualności Dnia. Kancelarczyka z Fundacji Małych Stópek. Szczęść Boże, księże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Księży Tomaszu, w czwartek rodzina Radia Maryja ogólnopolsko pielgrzymowała do Kalisza. Tam co miesiąc modlimy się o obronę życia i w tym miesiącu w sposób szczególny bardzo mocno kładliśmy nacisk na to, by wspierać inicjatywę Zatrzymaj aborcji, ale też by być takim obrońcą życia. Bardzo konkretnie w swoim środowisku ksiądz wiele inicjatyw podejmuje dotyczących obrony życia, więc może na początku na temat tego, co możemy zrobić w tych najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach w związku z projektem ustawy Zatrzymaj aborcję, ale też w innych bardzo konkretnych wymiarach, tam gdzie jesteśmy. Żyjemy tą inicjatywą i przez najbliższy czas będziemy nią żyli i powinniśmy nią żyć, bo to jest bardzo ważna sprawa. To jest bardzo ważna sprawa. Tu też musimy jasno sobie powiedzieć, to jest inicjatywa obywatelska i to nie jest inicjatywa polityczna, chociaż no, niestety jest tak, że niektóre jakby partie w sposób, bym powiedział, systemowo odrzucają wartość życia człowieka. Przez to jest ten wymiar także polityczny, ale sama inicjatywa jest inicjatywą obywatelską i to można zadedykować całą tą inicjatywę. Tak jak Jan Paweł II, Evangelium Vitae, oprócz katolików, osób wierzących, to wszystkich ludzi dobrej woli. Tak jak otworzymy pierwszą stronicę Evangelium Vitae, tak to czytamy. Tak samo ta inicjatywa. To
wszystkich ludzi dobrej woli. I ona jest bez tutaj rozróżniania na jakieś barwy, nie wiem, polityczne, poglądy społeczne, po prostu do wszystkich dobrej woli, którzy chcą i powinni bronić życia ludzkiego. Ta inicjatywa dotyczy zakazu aborcji, albo ja wolę też w sposób pozytywny mówić, obrony nienarodzonych, chorych, w większości podejrzewanych o chorobę, dlatego też ta inicjatywa, jest to słowo takie dość trudne, pada eugeniczna. Eugenika to jest coś, co zostało jakby wymyślone jeszcze przed II wojną światową, tylko w jakichś tam dyskusjach, można powiedzieć, akademickich. Później zaczęto, w czasie II wojny światowej faszyst Hitler zaczęli to wdrażać w życie, aby wyselekcjonować taki idealny naród, a więc pozbywać się tych wszystkich chorych, niepełnosprawnych, nie tylko Żydów, ale także i chorych. Przecież była cała akcja, bodajże chyba T6 się nazywa, przepraszam, nie pamiętam dobrze, gdzie mordowali chorych, niepełnosprawnych Niemców. I to nic innego jest, jak to samo. Przecież mamy tutaj przykład z Islandii, która szczyci się, że u nich nie rodzą się osoby z zespołem Downa. Nie dlatego, że taka jest medycyna tak wysoko posunięta, że są te osoby leczone, ale po prostu wszystkie osoby z podejrzeniem o zespół Downa są zabijane przed narodzeniem. W sposób taki właśnie, jakby można powiedzieć, systemowy. Jeżeli ktoś się urodził tylko przez pomyłkę. Bardzo ważne, żebyśmy stanęli w obronie tych nienarodzonych, chorych czy podejrzanych o chorobę, to także chodzi i o nas. Podam taki przykład. Dwa tygodnie temu rozmawiałem z pewną panią, która urodziła dziecko z zespołem Downa, opowiadała, jak to było na początku, kiedy lekarz mówił o dzieciątku. Później, gdy okazało się, że są jakieś tutaj zdrowotne wątpliwości, już język się zmienił. Już nie mówiła o dzieciątku, nie mówił lekarz o dzieciątku, tylko mówił o płodzie. Za chwilę już mówił, że ten płód trzeba terminować, że trzeba przerwać ciążę, co w języku takim bardziej zrozumiałym, dokonać aborcji, czyli zabić narodzone dziecko, to podejrzewane o chorobę. To podejrzenie w tym wypadku okazało się zgodne z stanem faktycznym, a więc dziecko urodziło się z zespołem Downa, ale ten lekarz zrobił coś takiego bardzo wstrętnego, bo można powiedzieć, że rzucił dokumentacją medyczną, kiedy ona nie zgodziła się na aborcję, rzucił tą dokumentacją medyczną i powiedział, a kto to będzie utrzymywał? My wszyscy sobie pomyślmy. Właśnie, to pani Skórska tak myśli, spółdzielni Sław. Zastępca prezesa spółdzielni Sław. Prezes tu się nie tego, bo nie chce podpaść. A kto to będzie utrzymywał? To jest niedołężne, to już jest niepotrzebne. Ile trzeba ułożyć na tych starych, niedołężnych, niepotrzebnych ludzi? To jest ta sama ideologia. Ideologia, o której Jan Paweł II mówił, cywilizacja śmierci. A ja wyrzucanie wartości życia do kosza, nie? Także ta ustawa... A Biblii to się nie wyrzuca do kosza też? A my z racji nie jakichś poglądów politycznych... Słowo Boże! Naszego człowieczeństwa powinniśmy nie tylko podpisać się na liście, żeby ta ustawa dalej poszła do procedowania w Sejmie. Czy każdy może tak urodzić ze swoim zdaniem? Czy decydujesz mnie? Jest wielka zachęta do tych wszystkich, którzy mogą to zrobić, aby zgłosili się do tego, aby zbierali sami podpisy. Aby nie tylko zebrali kilkanaście, ale może kilkadziesiąt podpisów. Osób właśnie o takim szlachetnym sercu, które chcą bronić osób nienarodzonych z podejrzeniem choroby, aby tych podpisów zebrać jak najwięcej. To jest bardzo ważne, aby dać właściwy argument później już parlamentarzystom, niezależnie od jakiej opcji politycznej, aby mogli w sposób skuteczny bronić tego życia. Myślę, że to jest jeden ten wymiar tej ustawy. Drugi ten wymiar, który właśnie jakby był realizowany poprzez waszą pielgrzymkę do sanktuarium w Kaliszu, zresztą też za dwa tygodnie tam z parafią świętej rodziny ze Szczecina wybieram się, to jest ten wymiar duchowy. Musimy sobie zdać sprawę, że jeżeli jest taka inicjatywa tak cenna, broniąca życia, tak szlachetna, to ona będzie miała
jakieś taki odpowiednik złego. Zły w tym momencie będzie naprawdę bardzo dużo szalał, żeby temu przeszkodzić, żeby nie udała się ta obrona tego życia. Zły nienawidzi Maryi, nienawidząc Maryi nienawidzi każdego życia poczętego. Dlatego też miejmy świadomość, abyśmy tutaj uruchamiali wszelkie nasze możliwości duchowe, nade wszystko modlitewne, powiem tak, żeby w sposób bardzo taki pieczołowity modlić się duchową adopcją dziecka poczętego, tak wiele osób podjęło. Miejmy świadomość, że ta dziesiątka różańca świętego to także i w tych intencjach, właśnie w intencjach tych, tego, co się dzieje wokół tej ustawy. Kto nie podjął duchowej adopcji dziecka poczętego, niech chociażby w najbliższych miesiącach dodatkową, konkretną modlitwę w intencji nienarodzonych dzieci. Wzbudza intencje w czasie obecności na Eucharystii, podchodząc do Komunii Świętej, abyśmy to w sposób mocny, duchowo przeciwstawili się wszelkim różnym zakusom, bo przecież też jest i można powiedzieć kontrustawa pod przewrotną nazwą Ratujmy Kobiety. No, niby ustawa ma ta feministyczna ratować kobiety, ale jest za zabijaniem także nienarodzonych kobiet, no więc to jest coś przewrotnego i szatańskiego. Także doświadczamy już tego rodzaju przewrotny i szatański. Lokatorzy z Marszałkowskiej 43 skarżyli się na komisję weryfikacyjną. Przejęli naszą kamienicę na Lewy Testament. No i państwo polskie na to pozwoliło, żeby babkę inwalidkę to wywalić na wróg. Aplikacji na telefon komórkowy. To jest aplikacja kierowana do tych, którzy mają te nowocześniejsze telefony komórkowe, tak zwane te smartfony, gdzie jest możliwość dużego wysiedlacza, można powiedzieć mały telewizorek. Aplikacja, która umożliwia oglądanie rozwoju prenatalnego dziecka od poczęcia do narodzin. To jest tak skonstruowane, że osoby, które podejmują duchową adopcję, które mają odpowiedni właśnie telefon, które zaaplikują taką formę właśnie oglądania tego nienarodzonego dziecka, mogą modląc się oglądać zarazem, jak to dziecko rozwija się w czasie tym prenatalnym. To jest wspaniała aplikacja, która także jeszcze ma dołączone teksty modlitw, rozważania duchowej, rozważania poszczególnych tajemnic Różańca Świętego, więc można powiedzieć w tym temacie duchowej adopcji dziecka poczętego bardzo cestrowna i oto na łamach nie tylko internetowych, ale i papierowej gazety Polityka. Myślę, że nasze pokolenie pamięta gazetę z rodowodem takim, można powiedzieć, marxistowskim, która obecnie już ma trochę inny format, ale widać korzenie gdzieś tam dalej ciągle są. Ta gazeta umieściła artykuł jakże obszerny. 3 piękne strony, niestety na tych 3 pięknych stronach to, co jest napisane na temat tej aplikacji, to jest nieustanny ciąg drwin, gwin takiej satyry, która obraża nienarodzonych, to jest jedno, język właśnie taki bardzo satyryczny, można powiedzieć, ale obrażający nienarodzonych, a zarazem obrażający i śpiący z ludzi, którzy się modlą. To po prostu jest sprowadzone do jakiejś głupoty. Sam zresztą czytając ten artykuł wiedziałem, że chyba osoba, to kobieta, która to pisała, chyba jest gdzieś w kręgach jakiejś magii, ale może nie magii, ale bardziej pogańskiego oglądu świata, bo też tak i rozumiała aplikację duchowej adopcji dziecka poczętego. I to jest atak na aplikację, na duchową adopcję dziecka poczętego, ale ja bardzo mocno wiążę to z inicjatywą zatrzymania aborcji, gdyż duchowa adopcja dziecka poczętego jest tym zapleczem, tym frontem duchowej walki, a więc ktoś, kto atakuje modlitwę na nienarodzonych, no atakuje po to, aby w temacie nienarodzonych nic dobrego się nie dokonało. Dlatego w tych najbliższych dniach bardzo ważne jest, abyśmy zrobili wszystko, co możliwe w tym temacie. Wszystko, co możliwe. Jeśli chodzi o podpisy, jeśli chodzi o modlitwę, ale także w takim wymiarze nawet edukacyjnym. Dlatego też, powiem tak, Fundacja Małych Stóp stworzyła piękną wystawę. Ja ją zapowiadałem bodajże jakiś czas temu, że ona będzie. Ona już teraz jest w każdej ilości, można powiedzieć, dostępna Fundacji Małych Stópek.
do nas dzwonić, zamawiać tę wystawę 13 czy 14 kartek A2, dość dużych, które można gdzieś powiesić, przykleić. One są jednorazowego użytku, można powiedzieć, także to jest coś, co jest w dużej ilości, przedstawia w sposób piękny osoby z niepełnosprawnością. Ja wiem, że wszyscy byśmy chcieli, żeby nasze dzieci były zdrowe, piękne, inteligentne, ale dzieje się tak, że bardzo często nie rodzą się zdrowe albo stajemy się niezdrowi potem. Mamy różne choroby, nie tylko na początku naszego życia, ale także i w czasie późniejszym. I ważne, żebyśmy mimo różnych naszych takich niedoskonałości, także tych zdrowotnych, intelektualnych, a dla niektórych nawet i estetycznych, żebyśmy widzieli piękno człowieczeństwa i ta wystawa właśnie pokazuje właśnie piękno człowieczeństwa, osoby niepełnosprawne intelektualnie z jednym tylko zdaniem, które wydobywają to, co w tej osobie jest takiego niesamowitego i co sprawia, że ta osoba jest po prostu cenna dla otoczenia i jest jakąś radością doświadczanie obecności takiej osoby, co mogę potwierdzić moją ponad 20-letnią praktyką duszpasterską, kontaktu z tymi osobami obecnie nawet i bycia kapelanem tych osób na miasto Szczecin. Także to jest bardzo ważne, tak żebyśmy ujęli całościowo sprawę tych podpisów. Nie tylko chodzi tutaj o podpis, ale chodzi o coś więcej. Chodzi po prostu o człowieczeństwo. Chodzi o to, żebyśmy przeciwstawili tej eugenice, czyli odrzuceniu tak ludzi chorych, niepełnosprawnych, żebyśmy nie patrzyli tylko na świat przez właśnie współczesne takie trendy, nawet i mody, doskonałości, wszystko jest takie piękne, ułożone, żebyśmy potrafili głębiej spojrzeć w człowieka i po prostu też także przez to wyrażać swoje człowieczeństwo. Bardzo dziękuję, księże Tomaszu, i oczywiście zachęcamy do tego, by na strony Fundacji Bractwa Małych Stópek dla życia.info. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Dziękuję z Panem Bogiem. Ksiądz Tomasz Kancelarczyk z Fundacji Małych Stópek był naszym gościem. Oczywiście zachęcać będziemy jeszcze na antenie Radia Maryja do tego, by mobilizować się w obronie życia. Bardzo dziękuję za te krótsze dziś aktualności dnia. Już za moment serwis informacyjny. Obudź się, Polsko, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość, bo ojczyzna honor wiara w sercach naszych nasz nam dała. Powstańcie z mocy kurasy, obudź się, Polsko, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość, bo ojczyzna honor wiara w sercach naszych na sztandara. Powstańcie z wąsy, gmura wzywa. Bądź nam zawsze naszym domem, my tęsknionym Wczorajsze spotkanie prezydenta Polski Andrzeja Dudy i prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego należy ocenić bardzo pozytywnie, wskazuje wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Polityk liczy teraz na głęboką reformę wymiaru sprawiedliwości. Jak poinformował szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, w najbliższą środę odbędzie się seria spotkań Andrzeja Dudy z przedstawicielami wszystkich klubów parlamentarnych. Rozmowy mają dotyczyć ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Reforma wymiaru sprawiedliwości była też jednym z tematów wczorajszego spotkania prezydenta z prezesem PiS. W czasie rozmowy Andrzej Duda i Jarosław Kaczyński poruszyli najistotniejsze bieżące kwestie polityczne. Wiceszef resortu sprawiedliwości Michał Wójcik podkreślił, to była do
dobra rozmowa. To jest też sygnał, to jest oczywiste dla wszystkich. Nie ma żadnego absolutnie pęknięcia. Jest dyskusja tylko na temat kształtu wymiaru sprawiedliwości, jak ten wymiar sprawiedliwości powinien być skonstruowany. Natomiast czekamy na konkretne propozycje, które zapewne niebawem się pojawią. Nie mam informacji na temat konkretnych szczegółów rozmowy. Poza tym, że trwała 2,5 godziny i była bardzo dobra. I to jest sygnał do tego, że niedługo usiądziemy nad reformą wymiaru sprawiedliwości. No i zobaczymy, w jakim kształcie te propozycje zostaną przedstawione. Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński wskazał, że Andrzej Duda chce pokazać jak najszersze poparcie dla tych ustaw w parlamencie. Prezydent miał też powiedzieć w rozmowie z prezesem PiS, że jest zwolennikiem prawdziwej reformy sądownictwa. I liczy, że jego projekty będą poparte w Sejmie. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska. Zewnętrzne podmioty, głównie niemieckie, przejmują szpitalne laboratoria. Do firm zewnętrznych trafia już co czwarte laboratorium diagnostyczne. O sprawie napisał nasz dziennik. Ma to negatywne skutki dla poziomu ochrony zdrowia pacjentów. Proces zlecania zewnętrznym firmom usług świadczonych przez laboratoria rozpoczął się kilka lat temu. Dziś, jak zauważa gazeta, dzieje się to na masową skalę. Wiele próbek do analizy przewożonych jest po całej Polsce. Niektóre wysyłane są do laboratorium w Berlinie. Doktor nauk medycznych Elżbieta Pułacz, prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, alarmuje, że szpitale między innymi nie sprawdzają jakości pracy zewnętrznego laboratorium. Niestety, często ten proceder ma negatywne skutki dla zdrowia pacjenta. Bardzo często zdarza się, że tylko podstawowe badania są wykonywane w tym laboratorium, natomiast wszystkie inne wywożone są do tak zwanych centralnych laboratoriów, czyli takie jakby fabryki wyników, gdzie one docierają po pewnym czasie. Ktoś wykonuje to badanie, nie wiadomo kto, wynik dociera z powrotem do szpitala i w tym momencie ten lekarz nie ma, czy personel medyczny od razu informacji, że coś jest nieprawidłowego, że należy badanie powtórzyć, że należy zrobić badania kontrolne, które uwiarygodnią, czy ten wynik rzeczywisty jest tak krytyczny, czy nie, czy może nastąpił jakiś błąd przedanalityczny. I w tym momencie znowu przedłuża to czas pobytu pacjenta w szpitalu. Kolejną rzeczą jest to, że to zwiększa koszty dla szpitala. Już ponad 24,5% laboratoriów szpitalnych w Polsce wykupiły zewnętrzne podmioty, w 90% niemieckie. Zagraniczne firmy kontrolują połowę laboratoriów analitycznych wykonujących standardowe badania zlecone w przychodniach. Na placu Defilad w Warszawie trwają targi zdrowej żywności. Wydarzeniu towarzyszy konferencja pod tytułem Żywność darem dla życia i zdrowia w świetle zagrożeń od GMO. Naukowe spotkanie otworzył profesor Jan Szyszko, minister środowiska. Szef resortu środowiska podkreślił, że Polska to unikat pod względem możliwości produkcji żywności o najwyższej jakości. To dzięki temu, że zachowaliśmy polski model ekstensywnego rolnictwa, jak również też polski model leśnictwa, Polska objawia się krajem, który tętni bioróżnorodnością. Polskie gleby rolne charakteryzują się niezniszczonym potencjałem biologicznym gleb, gotowym ku temu, żeby produkować żywność o najwyższej jakości. To jest zasługa polskiej kultury współżycia ze środowiskiem. Ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja, w swoim wystąpieniu odnosząc się do kwestii Puszczy Białowieskiej, powiedział, że dziś ponownie cierpimy na deficyt wolności. A w najbliższy poniedziałek Unijny Trybunał Sprawiedliwości zajmie się sprawą wycinki sanitarnej w Puszczy. Działania są podejmowane w związku z wystąpieniem kornika. To jest walka o wolność Polski. Właśnie, możecie być gospodarzami, mówił Witos, możecie być gospodarzami Polski, albo niewolnikami drugich. Wolności nie zdobywa się jeden raz. To Jan Paweł II mówił. Wolność trzeba zdobywać stale. Nie dana nam jest ona raz na zawsze. I to są takie czasy. I dziękujemy, że nie kolaborujecie. Jest wielu kolaborantów. I to właśnie może do tych, którzy gdzieś tam, chociażby to jest tak symboliczne, a jednak tragiczne, to walczenie o Puszczę Białowieską. Ci ludzie albo nieświadomi, albo o złych sumieniach, albo sprzedają się za grosze. Podczas targów przewidziano degustację wyrobów z dziczyzny. Odbywają się również prelekcje tematyczne oraz pokazy gotowania. Wstęp na targi jest bezpłatny.
Współorganizatorami wydarzenia są m.in. Ministerstwo Środowiska, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Lasy Państwowe. Retransmisja spotkania na antenie telewizji trwa. Już 16 tysięcy osób z całej Polski zaangażowało się w program niesienia pomocy Syryjczykom Rodzina Rodzinie. Organizatorem akcji jest Caritas Polska. Pomoc trafia już do 4700 rodzin. To aż 24 tysiące osób, które pozostały w swojej ojczyźnie. Akcja Rodzina Rodzinie polega na objęciu wsparciem rodzin poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego w Syrii przez osoby indywidualne, rodziny czy firmy. Pieniądze zebrane w ramach akcji są przeznaczane na najpotrzebniejsze rzeczy. Dzięki tym środkom rodziny mogą opłacać prąd, wodę czy podstawowe wyżywienie. Ksiądz Marcin Schmidt z Caritas Polska powiedział, że taką opiekę można podjąć na okres 6 miesięcy lub zadeklarować jednorazowe wsparcie. Przeznaczamy kwotę około 581 zł miesięcznie na jedną rodzinę, tak więc może to zaadoptować taką rodzinę jako osoba indywidualna, jako osoba prywatna, można zorganizować się w grupę osób, które mogą zebrać w ciągu miesiąca taką kwotę i zadeklarować właśnie taką wpłatę, czy też jednorazową, czy objęciem przez 6 miesięcy takiego właśnie opieki nad rodziną w Syrii. O programie i historiach rodzin, które są beneficjentami projektu, będą mogli dowiedzieć się uczestnicy, którzy odwiedzą 8. Europejski Piknik Rodzinny w Warszawie. Wydarzenie odbywa się na polach mogotowskich w stolicy. Caritas Polska wraz z wolontariuszami promują program Rodzina Rodzinie. A więcej informacji znajdziemy także na stronach internetowych rodzinarodzinie.pl czy caritas.pl. Analitycy rynku paliw prognozują w przyszłym tygodniu dalszy wzrost cen na stacjach benzynowych. Powód to wzrost cen ropy na światowych rynkach, za który odpowiada seria huraganów nad centrami wydobycia w Stanach Zjednoczonych. W ostatnich dniach ceny wzrosły średnio o 10 groszy na litrze. W przyszłym tygodniu, jak prognozują eksperci, za litr benzyny 95-oktanowej zapłacimy około 4,60 zł. Litr oleju napędowego ma kosztować średnio 4,32 zł. Kierowcy samochodów zasilanych LPG zapłacą za litr autogazu nawet 2,11 zł. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Dziś w rozmowach niedokończonych podejmiemy temat o wykrywaniu i leczeniu nowotworów wątroby, jelita grubego oraz krwi. Naszymi gośćmi będą specjaliści pan profesor nauk medycznych Andrzej Deptała, kierownik Zakładu Profilaktyki Onkologicznej, prorektor do spraw personalnych i organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pan profesor nauk medycznych Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego i wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z Białegostoku oraz pan doktor nauk medycznych Michał Sutkowski, specjalista medycyny rodzinnej i chorób wewnętrznych, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych i rzecznik prasowy Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Początek spotkania na antenie Radia Maria i Telewizji TVAM wyjątkowo o godzinie 18.40 i kontynuacja naszego tematu w Radiu Maryja o 21.30. Minut po godzinie 14 zapraszamy Państwa do wspólnej modlitwy liturgicznej. To będzie modlitwa popołudniowa, dzisiaj sobota, 9 dzień września. I tak, będziemy korzystać z następujących tekstów liturgicznych. Hymn w hołdzie pokornej modlitwy, strona 506. Antyfony wraz z psalmami, 740 i strony następne. I czytanie z Księgi Jeremiasza znajdziemy na stronie 743. Serdecznie zapraszam. Wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. W hołdzie pokornej modlitwy
pochylmy czoła przed Panem, myślą i śpiewem wyznajmy, że Bóg jest w Trójcy jedyny. Serca bez skazy niech sławią godziny tej tajemnicę. Piotr ją objawił w świątyni przez cuda w imię Jezusa. Duchem i wolą przylgnijmy do apostołów nauki. Oni to mocą Chrystusa bezpieczną wiodą nas drogą. Ojcu i Jego Synowi, Najświętszym Duchem Miłości, chwała, podzięka i hołdy niech będą teraz i zawsze. Amen. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Słabnie moja dusza, dążąc ku Twemu zbawieniu, pokładam nadzieję w Twoim Słowie, Panie. Słabną moje oczy, wyglądając Twego Słowa. Kiedyż mi ześlesz pociechę? Bo chociaż jestem jak bukłak wysuszony w dymie, nie zapominam o Twoich ustawach. Ile dni Twojemu słudze zostaje? Kiedy wydasz wyrok na prześladowców moich? Doły na mnie wykopali zuchwalcy, którzy nie postępują według Twego prawa. Wszystkie Twoje przykazania są prawdziwe. Gdy prześladują mnie kłamcy, prawdziwa, ale była ingerencja w te przykazania, czyli że nie są prawdziwe, bo są zmienione, są ludzkie. No. Przejęli naszą kamienicę na lewy testament. Ja zaś chcę przestrzegać na lewy testament. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niebo i ziemia przeminą, gdzie to jest, ale moje słowa nie przeminą. Ty, Panie, jesteś dla mnie obroną. Wierzę baronną przeciwko wrogowi. Usłysz, Boże, moje wołanie, zważ na moją modlitwę. Do Ciebie wołam z krańców ziemi. Gdy słabnie moje serce, na skałę mnie wprowadź, by dla mnie wysoką. Bo Ty jesteś dla mnie obroną, wieżą warowną przeciwko wrogowi. Chciałbym zawsze mieszkać w Twoim przybytku, chronić się w cieniu swych. Bo Ty, Boże, wysłuchujesz mych ślubów i spełniasz życzenia tych, którzy wielbią Twoje imię. Przydawaj dni do dni króla. Niech dorówna latami wszystkim pokoleniom. Niech na wieki króluje przed Bogiem. Ześlij łaskę i wierność, aby go strzegły. Wówczas zawsze będę opiewał Twe imię i dnia każdego wypełnią moje śluby. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. No ale ci, co jak przegrali odnośnie tej kamienicy, to do więzienia trzeba. Bo to, nie to, że oni oddadzą, to co oddadzą, to oddadzą, ale do więzienia za takie coś? Człowiek. Zachowaj, Panie, moje życie. Od lęku przed wrogiem. Boże, słuchaj głosu mego, gdy się żalę. Zachowaj me życie od lęku przed wrogiem. Chroń mnie przed gromadą nikczemnych. Jak się udowodni takie złośliwości, no to za to się idzie do więzienia, no. Jak się udowodni. Kierują jak strzały, by z ukrycia ugodzić niewinnego. Tak. Strzelają z nienacka bez żadnej obawy. Umacniają się w złym zamiarze. Zamyślają potajemnie zastawić sidła, mówiąc, któż nas zobaczy, kto odkryje naszą tajemnicę. Obmyślili zasadzkę, ukrywając swe plany. Podobne do przepaści jest serce. Nawet jeszcze teraz nadużycia, co jak Państwo widzą. Nawet jeszcze teraz. I właśnie za to powinna być jeszcze sroższa kara, jeszcze sroższa. Ludzie ogarnięci bojaźnią sławią dzieło Boga i rozważają Jego nakazy. Sprawiedliwy weseli się w Panu, do Niego się ucieka, a wszyscy prawego serca się chlubią. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Zachowaj, Panie, moje życie od lęku przed wrogiem. Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Stańcie na drogach i patrzcie, zapytajcie o dawne ścieżki, gdzie jest droga najlepsza, idźcie po niej, a znajdziecie dla siebie wytchnienie.
napomnienia Twoje moim dziedzictwem na wieki. Bo są radością mojego serca. Módlmy się, wysłuchaj nas, Boże, i udziel nam doskonałego pokoju, abyśmy przez wszystkie dni naszego życia z radością oddawali się Twojej służbie i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny doszli do Ciebie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Dziękuję bardzo Ojcu, wszystkim w studiu, wszystkim, którzy się z nami modlili. Pozdrawiam serdecznie, błogosławionego popołudnia. Krystyna polecił parafię Brańską i swoich księży też w naszej parafii. Pozdrawiam. Pozdrawiamy serdecznie. Oczywiście, bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy całą rodzinę Radia Maryja. Życia.
20:30. Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Spotkania z operą. Pochwalony Jezus Chrystus. Przy mikrofonie ksiądz Wojciech Wierzbicki. Drodzy słuchacze Radia Maryja, dzisiaj wysłuchamy dalszej części drugiej odsłony drugiego aktu oraz początku trzeciego aktu opery Traviata Giuseppe Verdiego. Główni wykonawcy to Violetta Ilana Kotrubasz sopran, Alfred Placido Domingo tenor, Germain Sherin Miles baryton. Chórem i orkiestrą Bayerischer Staatsoper dyryguje Carlos Kleiber. Przypominam, że akcja tej odsłony dzieje się na zabawie w salonie u Flory. Zebrani goście świetnie się bawią. Ostatnią zabawą, w której uczestniczyliśmy z nimi, była opowieść o Matadorze. Po zakończeniu tej opowieści zmienia się klimat, bo oto wchodzi Alfred. Zebrani zdziwieni. Alfredzie, pan? Alfred, tak, przyjaciele. Flora, chcąc wybadać sytuację, pyta zdawkowo, Violetta? Alfred, nic nie wiem. Goście, dobrze odpowiedział. Brawo, możemy zaczynać grę. Oczywiście chodzi o grę w karty. Wszyscy podchodzą do stołów, aby rozpocząć grę. Gra także Alfred. Atmosfera staje się coraz bardziej nerwowa, bo do salonu wchodzi Violetta z baronem. Gospodyni domu, Flora, podchodzi do niej. Oczekiwałam ciebie. Violetta, przyjęłam to uprzejme zaproszenie. Flora, jestem panu wdzięczna, baronie, to doprawdy radość. Gdy Violetta z baronem wchodzą dalej, on mówi do Violetty, Germain tu jest, czy pani go widzi? Violetta mocno zaskoczona do siebie, nieba, to prawda. Zaś do barona, tak, widzę go. Baron, do niego ani słowa, ani odwracania się ku Alfredowi, ani słowa. Violetta z wielkim bólem do siebie. Ach, dlaczego przyszłam tu nieostrożna? Wielki Boże litości, wielki Boże litości nade mną. Flora do Violetty. Usiądź ze mną i powiedz, co nowego słychać. Violetta rozmawia z Florą. Alfred, który gra w karty, zauważył Violettę. Czwórka, Gaston, znowu wygrałeś. Alfred, nieszczęście w miłości, szczęście w kartach. Wszyscy, pan zawsze jest zwycięzcą. Alfred, o, dzisiejszego wieczoru wygram na pewno, a za wygrane złoto wrócę szczęśliwy na wieś, aby tam bawić się. Flora, sam? Alfred, nie, z tą, która już była ze mną, a później uciekła. Violetta, wiedząc, że mówi o niej, do siebie, mój Boże. Gaston do Alfreda, litości dla niej. Baron z gniewem do Alfreda, panie? Violetta do barona, niech pan się opanuje, albo opuszczę pana. Alfred, pan mnie wzywał? Baron ironicznie, fortuna panu sprzyja, spróbuję zagrać z panem. Alfred również z ironią, przyjmuję to wyzwanie. Violetta ponownie z bólem do siebie. Co to będzie? Czuję, że umieram. Litości, wielki Boże, litości nade mną. Dalej słychać odzywki karciane, które świadczą o tym, że Alfred wygrywa. Atmosfera robi się jeszcze bardziej gorąca. W pewnym momencie wchodzi służący Flory i oznajmia, że kolacja gotowa. Flora